Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Filipczuk i witam w Papierowej Pasji. Dzisiaj będziemy wykonywać LO, który będzie doskonałym prezentem dla dziadków z okazji ich święta. Aby wykonać LO potrzebujemy papieru o rozmiarze 30 cm na 30, papierowych wyciętych dodatków. Dodatki wycinamy z takiego arkusza. Gotowych kwiatków, większych lub troszeczkę mniejszych. Dodatków florystycznych. Przydadzą nam się także koronki, wstążki, tekturki, klej oraz klej na gorąco. A także jeżeli będziemy chcieli odbić szablon, i pasta strukturalna. Możemy przystąpić do pracy. Maskę kładziemy na kawałku papieru. Bierzemy odrobinę pasty strukturalnej i nakładamy na papier. Przyklejamy kawałek bermaty do ramki. Gdzie chciałam to zdjęcie? Tutaj. Ok. Więc możemy przykleić. Ramkę w tym miejscu. Tutaj będzie nasza ramka. Teraz będziemy przyklejać powycinane elementy z papieru, które pasują nam do wzoru. Pewnie przydadzą nam się różyczki. Też je troszeczkę podniesiemy na dystansach. Dystanse ja robię z bermaty. Do kupienia bermata jest w każdym sklepie skrapowym. Kleimy klejem na gorąco. Zgubi nam się ta różeczka, może dodamy. Cały czas staramy się uzupełnić kompozycję.
ciągnące się nitki. Ilość dodatków jest oczywiście dobrowolna. Wszystko zależy od tego, czy wolimy kompozycję bardziej na bogato, czy mniej. Zabrać. W międzyczasie możemy zobaczyć, jak to będzie się komponowało z naszym zdjęciem dla dziadka. Jeszcze tu na pewno czegoś brakuje. Koronek. Lubię, gdy jest na bogato, więc mi cały czas brakuje dodatków, więc dokładam. Cały czas staramy się kompozycji nadać takiego trójwymiaru. Motylka, niech sobie usiądzie. Z tej strony troszeczkę jest za pusto, więc tutaj coś dodamy. Może faktycznie taki fotel?
oczywiście wiadomo, że miłość dziadka do wnuczek jest bezwarunkowa, więc jak mogło być bez takiego napisu? Serduszko. Wszystko powoli zaczyna nam się łączyć w całość. Za długie. Jeszcze tylko parę szczegółów i nasz prezent dla dziadka będzie gotowy. Zakryjemy buzię, to nie. Posadzimy tu motylka. Tu brakuje listka. Zabieramy klej i napis jednak zostanie w tym miejscu, więc go przykleimy. Jeden. Czy coś jeszcze dodać? Wykończymy pracę jeszcze gesso. Zrobimy to metodą tak zwanego suchego pędzla.
przy okazji klej, który nam gdzieś został, ściągniemy pędzelkiem. Ładuję troszeczkę tutaj, po to, żeby sypać brokat. O. I nasza praca już jest gotowa. Tak się prezentuje nasza gotowa praca. Mam nadzieję, że dziadek będzie zadowolony, a ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny raz.